Chicago oraz całą Polonię amerykańską. Dzisiejsza uroczystość została poświęcona wręczeniu nagród dla młodzieży polonijnej biorącej udział w filmowym konkursie historycznym Patria Nostra. Z tego miejsca chciałabym podziękować polskim liniom lotniczym LOT Cargo oraz telewizji polskiej Polvision, za pomocą których nagrody szczęśliwie dotarły do Chicago. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu wykonania wspaniałych prac konkursowych. Realizacja tak okazałego projektu, w którym powstało już 1000 filmów, jest związana z wysiłkiem oraz pracą zarówno jak uczestników konkursu, tak i całego zespołu naszej fundacji, który pozwolę sobie teraz przedstawić. Fundator Fundacji Patria Nostra, Mirosław Gryko. Natalia Wołymiec, prezes zarządu fundacji. Ewelina, Katarzyna, Emilia, Ewelina, Rafał. Chciałbym tą drogą zwrócić się do Polonii amerykańskiej, do Polonii świata o udział w kolejnej edycji, 6. edycji konkursu Patria Nostra, która już została ogłoszona. Rekrutacja trwa, można rejestrować drużyny przez stronę internetową. Zapraszam do wykonania kolejnych wspaniałych filmów i animacji. A teraz pozdrawiamy Polonię, Ameryki i Stanów Zjednoczonych. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy i zapraszamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Tym staropolskim pozdrowieniem zawsze witają się bracia Kurkowi, którzy pielęgnują tradycję Rzeczypospolitej od ponad 750 lat, broniąc kiedyś murów swoich miast, a dzisiaj dbając o to, żeby pamięć o dziejach nie zaginęła, była pielęgnowana także przez noszenie między innymi tradycyjnego narodowego stroju, jakim jest kontusz, w których występujemy dzisiaj, pozdrawiając naszych rodaków w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, w Chicago. Myślę, że to jest niezwykła okazja. Szkoda, że nie mogły się zrealizować plany naszego przyjazdu jako braci Kurkowych w zeszłym roku do Chicago po to, żeby w kościele świętego Jana Kantego odbyć uroczystość inwestytury rycerskiego, brackiego orderu świętego Jana Kantego, a jednocześnie spotkać się z Polonią. I że nie udało się, ażeby młodzież, która uczestniczy w konkursie Patria Nostra, mogła przyjechać do Polski, aby odebrać nagrody. Dzisiaj właśnie to nastąpi w ten sposób wirtualny. My także uczestniczymy w tym wydarzeniu. Ja, jako wielki kanclerz Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej i jeden z członków Rady Fundacji Patria Nostra oraz jej fundator, brat Mirosław Gryko, którego proszę, aby w kilku słowach przybliżył Państwu, jakie są, właściwie można już powiedzieć, dzieje konkursu filmowego Patria Nostra. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych w konsulacie, młodzież, gości, a także tych, którzy będą nas oglądać poprzez media i telewizję Polvision. Chciałbym podziękować panu konsulowi, pani konsul, za ugoszczenie tak wspaniałego grona w murach konsulatu i zorganizowanie tej uroczystości. Konkursy Patria Nostra są organizowane od 2015 roku. Dotychczas w tych konkursach wzięło udział 4000 uczniów i nauczycieli i powstało 1000 filmów związanych z historią Polski. Ostatnia, piąta edycja, która zakończyła się w roku ubiegłym, przyciągnęła 1100 uczniów i nauczycieli i powstało 275 filmów, z których niektóre dzisiaj zobaczymy i będą to najlepsze prace konkursowe wykonane dotychczas. Chciałbym podziękować naszym patronom, mecenasom, sponsorom, a także liniom lotniczym LOT Cargo za przetransportowanie nagród z Warszawy do Chicago. I chciałbym też pogratulować uczestnikom konkursu wysiłku, zaangażowania i wspaniałych prac konkursowych. Proszę Państwa, to jest chyba dobry moment, ażeby przywitać głównych bohaterów dzisiejszego wydarzenia, a więc laureatów, którzy reprezentują polskie szkoły z Chicago. To jest Polska Szkoła Katolicka imienia księdza Posadzego w Burbank. Polska Szkoła Katolicka imienia księdza Posadzego w Burbank po raz drugi, dlatego że szkoła ta wystawia dwie drużyny. Oraz drużyna kolejna z Akademii Języka Polskiego i Kultury imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Barlet. Wreszcie kolejna drużyna reprezentuje Akademię Dziedzictwa w Summit.
Oraz ostatnia drużyna to Polska Szkoła imienia Fryderyka Chopina Palatine Buffalo Grove. Mam nadzieję, że nie bardzo przekręciłem wymowę angielską, ale bliższa mi jest łacina, w związku z czym proszę wybaczyć, jeżeli popełniłem jakiś błąd. Serdecznie jeszcze raz dziękujemy bratu, bo trzeba dodać, iż konsul, który Państwa gości, pan Piotr Semeniuk, jest także bratem kurkowym Lubelskiego Bractwa Kurkowego imienia Jana Kantego. Dziękujemy za to, że pan konsul dzisiaj połączył nas z kraju, z naszymi rodakami z Chicago po to, żeby przekazać i wręczyć uroczyście nagrody. Cieszymy się chociaż tym wirtualnym spotkaniem, a wierzę, że i wy przyjedziecie do nas do kraju i tak jak mówiłem na początku, uda się, że bracia Kurkowi odbędą uroczystą inwestyturę orderu brackiego świętego Jana Kantego w waszym chicagowskim kościele pod tym wezwaniem. A wracając do konkursu, chciałbym przybliżyć wszystkim, którzy będą oglądali nas poprzez media, pewne liczby, które świadczą o skali naszego przedsięwzięcia. W piątej edycji konkursu, która zakończyła się w roku ubiegłym, jak wspomniałem, 275 szkół z Polski i z Polonii świata. Były to szkoły z całego świata, a więc z Brazylii, z Australii, z dalekiej Azji, z Ameryki Północnej, z Europy Wschodniej, z Europy Zachodniej. Muszę powiedzieć, że wiele szkół jest z nami od samego początku i także niektóre z szkół obecnych dzisiaj są wielokrotnymi uczestnikami konkursu Patria Nostra. Aktualnie ogłosiliśmy kolejną, szóstą edycję konkursu. Zachęcam młodzież polonijną z Stanów Zjednoczonych, a także młodzież polonijną z całego świata do udziału w konkursie w szóstej edycji. Rekrutacja trwa, zapraszam do rejestracji. Proszę Państwa, oprócz naszych pozdrowień i naszych gratulacji dla laureatów oraz słów skierowanych również w oficjalnym otwarciu przez wszystkich pracowników Fundacji Patria Nostra, jeszcze specjalne przesłanie kieruje do Was patron konkursu, pan senator Żaryn. Dziękujemy. Konkurs historyczny Patria Nostra, a więc nasza ojczyzna, jest tym razem skierowany do młodzieży polonijnej. Bardzo serdecznie wszystkich witam, uczestników tego wspaniałego wydarzenia, jakim jest zawsze gala, to znaczy rozdanie nagród, podziękowania, dobra, miła atmosfera, w której się odbywają tego typu uroczystości zazwyczaj, a więc i tym razem gwarantują, że będzie też sposobność, by posłuchać także i mnie, jako dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, a jednocześnie członka Rady Programowej tegoż konkursu, posłuchać tak, byśmy razem przez parę minut porozmawiali o historii. Bo konkurs historyczny to rzecz jasna zawsze dla uczestników wielka radość spotkania z przeszłością, a więc spotkania z wydarzeniami, z ludźmi, którzy niegdyś na ogół bardzo pozytywnie wpisali się w ojczyste, w tym przypadku nasze polskie dzieje. Bo Patria Nostra, a więc nasza ojczyzna, tak się składa, że ma w swoim dorobku historycznym niezwykłe postaci. Ma też niezwykłą przeszłość, która buduje naszą współczesną tożsamość narodu, także rozproszonego, bo przecież mieszkamy jednocześnie w Polsce, ale jakże wiele z nas, milionów, mieszka poza granicami kraju. Ta więź między krajem a Polonią, a Polakami żyjącymi na wschodzie jest możliwa dzięki wspólnej historii, przeżywaniu tejże, dzięki kulturze polskiej, w której żyjemy. Ale dla młodych ludzi myślę sobie, że historia jest przede wszystkim przeżywana przez konkretne osoby. Przez osoby, które potrafiły tak pięknie wpisać się w nasze dzieje, że są dzisiaj w jakiejś mierze punktem odniesienia do budowania własnego życiorysu, do budowania także tej najważniejszej odpowiedzi na pytanie dla każdego z nas, młodego człowieka też, o sens życia. Otóż budujcie tę odpowiedź, drodzy
młodzi Polacy, przyjaciele wspólnego przeżywania historii, budujcie tę własną tożsamość, własny zmysł rozumienia historii. Budujcie także swój życiorys w oparciu właśnie o doznane zachęty ze strony rozpoznawanego przez was historycznego kontekstu. Takie postacie, choćby jak patroni naszego Instytutu, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, niech także będą dla was przewodnikami. Konkursy historyczne mają właśnie wtedy głęboki sens, jeżeli potrafimy dzięki takim konkursom, wy młodzi ludzie, potraficie zrozumieć, przeżyć olbrzymią, niezwykle bogatą spuściznę naszych dziejów. Od Mieszka I, od chrztu, który spowodował, i znaleźliśmy się w kręgu cywilizacji zachodniej, znaleźliśmy się w tych wszystkich kulturowych, ustrojowych rozwiązaniach, które niosła ze sobą wielka, bogata tradycja basenu Morza Śródziemnego. A więc i Rzym, i Grecja klasyczna, i Bliski Wschód, to wszystko w nas dojrzewało od X wieku, od momentu, kiedy przyjęliśmy chrzest święty i staliśmy się chrześcijanami, uczestnikami pewnego wielkiego cywilizacyjnego zamysłu Pana Boga. I rzecz jasna, pierwsza Rzeczpospolita, wielka, wspaniała ojczyzna, która jest naszym dzisiaj dziedzictwem, ta republikańska, wspaniała tradycja, która do dziś powinna być w nas żywa, powinniśmy potrafić współtworzyć własną przestrzeń publiczną, czyli Polskę, i poprzez to kreatywne współtworzenie Polski być patriotami i dzięki temu także wpisywać się właśnie w te nowe karty historii, które będą oceniane później przez waszych także następców za 50, 100, 200 lat. Potem czas zaborów niezwykłych, gdzie w dużej mierze więź właśnie z Kościołem, z katolicyzmem spowodowała, że naród polski wydźwignął się z tego tragicznego okresu, w którym ta polskość miała być nam odebrana przez przede wszystkim imperializmy rosyjski i pruski, niemiecki. I potem w końcu właśnie to pokolenie Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego, niepokorni, którzy dzięki tej niezwykłej miłości do ojczyzny, dzięki poświęceniu, ale także jakże jasnym, światłym umysłom potrafili zrozumieć bieg dziejów, potrafili zrozumieć, że to jest właśnie ten czas, kiedy Polska może odzyskać niepodległość. I tak się też stało. I wiek XX, wiek cierpień, męczeństwa, bardzo często olbrzymich poświęceń ze strony kolejnych polskich pokoleń. Ten patriotyzm Polski, który jest bardzo często uwikłany niejako z największymi wartościami, jakie w ogóle można sobie wymienić, a wśród tych wartości jest zdolność do poświęcenia życia za własną ojczyznę. Ile w tych życiorysach, czy ludzi, bohaterów II wojny światowej, powstańców warszawskich, czy w życiorysach żołnierzy wyklętych, czy później w życiorysach działaczy Solidarności, ile tam jest bardzo wiele osób, ile jest tam zdarzeń, na których możecie, drodzy moi, także swoje życie zbudować. Zachęcam was do tego, żeby konkursy, w których uczestniczycie, nie tylko były tym zwieńczeniem, które dzisiaj jest waszym udziałem, czyli by kończyły się galą, ale żeby te konkursy nigdy się nie kończyły w waszych sercach, umysłach i żeby na bazie tej zdobytej wiedzy kształtować własne piękne biografie.